Pociągnę dalej jeszcze temat y, związków, relacji i y, y, ról, w jakie wchodzą dwie osoby, kiedy są w tej relacji. Um, mam na myśli tutaj ten czas, kiedy opada już to pierwsze zauroczenie i zafascynowanie. A nie chcę nazywać tego, że pojawia się y, zwykła codzienność, ale ale wtedy, kiedy właśnie ta, to zauroczenie i ta, i ta fascynacja pierwsza opadają, wtedy zaczyna się pojawiać to, a, jaką rolę odgrywa m, dana osoba w związku. I zanim przejdę do tego, co chcę, a, o czym chcę dzisiaj Wam opowiedzieć, to najpierw a, przytoczę pewne zdarzenie a, kilka dni temu. Byłam ze swoimi córkami w sklepie, które one uwielbiają. Absolutnie uwielbiają to miejsce, bo jest to miejsce, które jest jednym gigantycznym magazynem wszelkiego rodzaju e, rzeczy, od ubrań począwszy po, po wszystko inne. Um, I ten sklep jest, um, jest ich ulubionym. Ja to nazywam, że to jest sklep z pierdułkami, ale tak naprawdę tam jest wszystko. Tam są i ubrania, i, i rzeczy do domu, i, um, i rzeczy takie do biura. To no, wszystko, wszystko, wszystko można tam dostać u. Nas, u nas w Anglii tych sklepów, takich właśnie jest dosyć sporo. I byłyśmy kilka dni temu w tym sklepie uh, i miałyśmy mały wypadek. Przez to, że miałyśmy mały wypadek, zatrzymałyśmy się przy, przy wejściu, moja córka uderzyła um, głową o o róg mm, takiego stędu na wieszaki a, i rozcięła sobie skórę i czekałyśmy mm, jakieś 15, może 20 minut na to, aż, aż ktoś się pojawi, żeby, żeby ją opatrzeć. Z ogólnie stałyśmy. chwila stałyśmy, przez tą chwilę stojąc miałyśmy możliwość obserwacji. Ja miałam możliwość obserwacji ludzi, którzy a, wchodzili do tego sklepu. Mm, i w pewnym momencie weszła kobieta z małym dzieckiem, z dziewczynką może 3-4 latka i zatrzymały się na wejściu i, i coś, coś do siebie mówiły i ochroniarz um, je zagadał. Um, ona się uśmiechnęła do tego ochroniarza i w pewnym, coś mu odpowiedziała i w pewnym momencie mówi do swojej córki chodź kochanie, e, idziemy wydać e, pieniążki tatusia, które tatuś ciężko zarobił, choć trochę, trochę ich wydamy sobie i poszły. I zatrzymała mnie ta wypowiedź. Zatrzymała mnie ta wypowiedź, bo mm, relacje, które tworzymy ze sobą nawzajem, one często są oparte o, o pewne role, w które wchodzimy w tych relacjach. I moment, w którym zdajemy sobie sprawę z tego, jaką rolę odgrywamy, i kim jesteśmy w relacji. Jest pierwszym krokiem do tego, żeby wyjść z tej roli. Jest pierwszym krokiem, ale nie oznacza, że, że zadzieje się to bez naszego udziału. Potrzebujemy najpierw wiedzieć, kim my jesteśmy w tej relacji. Jako kobieta, kim ja jestem, tworząc relacje z mężczyzną. Jako mężczyzna, kim ty jesteś, tworząc relacje z kobietą. Na ile ta relacja, którą tworzymy, na ile jest to relacja rzeczywiście między kobietą a mężczyzną? A na ile jest to relacja między rodzicem a dzieckiem? Bo bardzo często tak naprawdę właśnie tym są relacje między ludźmi. Ludzie zakochują się w sobie, fascynują się sobą na samym początku, ale bardzo um, głęboko, a, po, poniżej poziomu świadomości, płynie um, taka, ta, taki energetyczny sznur, mogłabym powiedzieć, taka taka energetyczna rzeka potrzeb i pragnień i chcenia yy, i widzenia, że to, te pragnienia, to chcenie i te potrzeby, że one mogą być tylko i wyłącznie zaspokojone poprzez drugą osobę. Oczywiście to płynie z naszego dzieciństwa i z niezaspokojonych potrzeb małego dziecka w nas, naszego wewnętrznego dziecka. Jednak najczęściej nie jesteśmy tego świadomi. Póki nie jesteśmy świadomi tego, po co my chcemy wejść w daną relację, to to, co zaczyna się dziać, to zaczyna się dziać hmm, wejście w, bycie, w byciu uśpionym w tą relację. My, my śpimy, będąc w relacji, my nie jesteśmy wówczas zupełnie wybudzeni. Nie widzimy swoich zachowań, nie widzimy roli, którą zaczynamy odgrywać. Działamy bardzo mocno automatycznie. Tam jest w tej, w tej rzece pragnień e, niezaspokojonych potrzeb, oczekiwań. Tam jest tą rzeką, płynie tyle rzeczy. Płynie ogrom, ogrom rzeczy, których my chcemy od drugiej osoby. I jeszcze poniżej, gdzieś, gdzieś na samym dnie tej rzeki, oczywiście pojawiają się jeszcze powiązania pewne i przedłużenia pewne rodowe. To, co gdzieś nie zostało dopełnione przez mamę, tatę, babcie, dziadka czy pradziadka, czy jeszcze dalszych członków rodziny, to również jest wypełniane przez daną osobę. Ale pierwszą rzeczą, pierwszym krokiem, jest zatrzymanie się i zobaczenie, jaką, jaką ja odgrywam rolę. Kim ja jestem w tym związku. Czy ja jestem partnerką, partnerem? Czy ja w niektórych momentach jestem córeczką tatusia? I widzę w swoim partnerze tatę, wymarzonego tatę. Czy ja szukam na zewnątrz wśród mężczyzn taty, kogoś, kto mi da poczucie bezpieczeństwa, kogoś, kto zadba o mnie finansowo, kogoś, kto spełni moje mm, potrzeby finansowe? Czy ty jako mężczyzna widzisz w swojej partnerce, w swojej kobiecie, kobietę? Czy widzisz w niej mamę? Mamę, której nie było, mamę, której zabrakło. I oczekiwania, które płyną w stronę tej kobiety, czy to są oczekiwania dorosłego, dojrzałego mężczyzny, um, kierowane do dorosłej, dojrzałej kobiety, czy małego chłopca, który oczekuje: mały chłopiec, który oczekuje obiadu zawsze na stole, mały chłopiec, który potrzebuje mieć wyprane ubranka, mały chłopiec, który potrzebuje mieć wyprasowane, mały chłopiec, który idzie. Zarabia pieniążki, wraca, przynosi pieniążki i oczekuje, że mama poklepie go po ramieniu i powie: Wow, brawo, brawo, kochanie, świetnie ci dzisiaj poszło. Jak ta relacja wygląda? I oczywiście, że to nie jest takie proste, żeby to zauważyć, bo w momencie, w którym my sobie zdajemy z tego sprawę, pojawiają się pewne emocje w nas. Może pojawić się wstyd. Hmm, może pojawić się zażenowanie, może pojawić się poczucie winy, może pojawić się złość, frustracja. Może być wiele, wiele różnych emocji, z którymi będziemy stykać się i doświadczać. Od nas zależy, czym czy będziemy chcieli być w tej roli, w takim uśpieniu w relacji. Czy też będziemy chcieli wyjść z tego i. I wystarczy, że jedna osoba się obudzi, wystarczy, że jedna osoba zobaczy siebie naprawdę i, i zacznie robić coś wokół tego. Często jest tak, że mm, osoba siada na sesji i mówi: Ale dlaczego ja? Ale dlaczego to ja mam być tą pierwszą albo tym pierwszym? A dlaczego to nie ona? Dlaczego to nie ona? To oczywiście jest um, jakby dalsza kontynuacja tej zabawy w bycie skrzywconymi dziećmi. Tu potrzeba wzięcia odpowiedzialności. Za siebie. I tylko za siebie. Zadania sobie pytania, czy, czy to jest to, do czego um, ja chcę iść w życiu. Czy, czy ta relacja jest tą relacją, która mnie napełnia, która mnie syci. Czy ja chcę takiej relacji? Czy, czy ona mnie... Satysfakcjonuje i ta praca ze sobą wewnętrzna, którą um, będziesz wykonywać, to jest praca, która, która przede wszystkim sprawia, że zaczynasz dojrzewać wewnętrznie. Bo kiedy my zauważamy swoje potrzeby i swoje oczekiwania, które kierujemy do partnerów, um, i uczymy się te oczekiwania spełniać sami, i uczymy się zaspokajać sami własne potrzeby. I wychodzimy z tej roli, z tej śpiącej roli, z tego zamroczenia, wówczas zaczynamy wewnętrznie dojrzewać i zaczynamy karmić to maleńkie dziecko w nas, dawać mu to, czego ono potrzebowało, ponieważ nikt na zewnątrz tego nam nie da, to jest nierealne, to jest, to jest ogromna pułapka do wchodzenia w tak zwane toksyczne, zależne relacje. Żadna osoba na zewnątrz nie da nam tego, czego my naprawdę potrzebujemy wewnętrznie, bo, bo my wewnętrznie, wewnętrznie my tęsknimy za mamą, za tatą i za tym, żeby nam dali to, czego nam nigdy nie dali. I tęskni w nas małe wewnętrzne dziecko, które, które jest dzieckiem, ale my nie jesteśmy już dzieckiem na zewnątrz. I to małe wewnętrzne dziecko, ono tęskni za tamtym czasem. Wtedy, dawno temu, 20, 30, 40 lat temu, a może więcej, kiedy mamy nie było w domu, kiedy tata był niedostępny, kiedy nikt nie zwracał uwagi, kiedy dochodziło do przemocy, kiedy, kiedy Twoje potrzeby były niezauważane, kiedy czułeś się, czułaś się nieważna, niewidziana, niesłyszana. Nie ma możliwości, żeby jakikolwiek dorosły człowiek dał Tobie to, żeby dał ci to zaspokojenie i takie dopełnienie emocjonalne. To się nie zadzieje. I, I nie zadzieje się nie dlatego, że na to nie zasługujesz, albo że z tobą jest coś nie tak. Nie zadzieje się, ponieważ gdyby się to zadziało, na zawsze zostałbyś uwiązany do tej osoby. To by było tak toksyczne, tak bardzo zależne, gorsze niż narkotyk uznałbyś wtedy lub uznała, że, że jesteś kompletnie, kompletnie niesprawny do tego, żeby dać sobie coś takiego, co, co powoduje, że przestajesz mieć siłę wolnej woli, samodecydowania, samoświadomości. Wtedy rzeczywiście można by było powiedzieć, że, że ludzka istota jest w pewien sposób wybrakowana. Jaka zależność wówczas byłaby między dwojgiem ludzi, gdyby jedna osoba widziała w drugiej stuprocentowe zaspokojenie swoich potrzeb i chcenia? Ta zależność wówczas tworzyłaby ogromną, ogromną, ogromne wejście w rolę rodzic-dziecka albo ktoś, kto jest wyżej, ktoś, kto jest niżej. To dopiero byłoby szkodliwe. I oczywiście, że, że to nie może mieć racji bytu, ponieważ w przeciwnym wypadku zaprzeczałoby temu, kim jesteśmy naprawdę. Jednak świadomość tego, zrozumienie jaką rolę odgrywasz? Czy jesteś, czy jesteś i czy widzisz siebie na równi ze swoim partnerem? Czy wychodzisz z tego paradygmatu bycia dzieckiem? Czy też Twoje oczekiwania, Twoje pragnienia są stricte oczekiwaniami i pragnieniami dziecka, dziecka w różnym wieku? Tak jak ta pani, która weszła um, ze swoją córeczką do, do sklepu i, i słowa, które powiedziała do swojej córki, do maleńkiej dziewczynki, czteroletnie dziecko, które, które patrzy na świat poprzez uh, pryzmat mamy i chłonie to. Chodź, kochanie, wydamy trochę ciężko zarobionych pieniążków tatusia. Z uśmiechem, z takim mm, przekazem, jakby one obie były na tym samym poziomie. Dostałyśmy karty od taty, dostałyśmy pieniążki od taty, choć pójdziemy się zabawimy. Gdzie tutaj jest partnerstwo? I tak to zostawię tutaj. Wierzę, że ci z Was, którzy zapragną dalej pójść i głębiej odkryć siebie w tych relacjach, będziecie wiedzieli, mm, co zrobić dalej. Pięknego dnia.